Ika, to Alex Flakros i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym dosyć nietypowym one-shocie, przeglądajce. W sumie chciałam zrobić z tego przeglądajkę, ponieważ na Steamie teraz często wychodzą właśnie gierki takie, które mamy tutaj przed sobą. Dzisiaj zobaczymy 100 Asian Cats. Jak możecie na dole zauważyć, jest jeszcze Paris Cats, London Cats, Capitalist Cats, Christmas Cats, Pirate Cats, Ninja Cats i Dino Cats. Podejrzewam, że to będzie takie szukanie po prostu na obrazkach, ale chciałam się przekonać na własnej skórze, na czym to polega. Troszeczkę sobie pociszyłam, bo było strasznie głośno i troszeczkę sobie ekran wzięłam i... O matko, to jest wspaniałe. Kocham to. I jeszcze te achievementy, to jest po prostu muzyka dla moich uszu. No klikaj tego kota. Mogę przesuwać. Dobra, ale najpierw znajdziemy w miarę możliwości jak najwięcej tutaj. Później będziemy się przenosić. Ogólnie gierki te są darmowe na Steamie, więc jeżeli to jest wasz typ gry, bo to na pewno jest mój typ gry, to zachęcam was do pobrania i wypróbowania sami. Koncept jest, jak widzicie, bardzo prosty w sumie. A te miałknięcia to po prostu takie. Jeszcze 40 kotków mamy do znalezienia. Dzisiaj nagrywam dosyć sporo one-shotów za jednym razem, więc całkiem fajne, że mam taki troszeczkę, że tak powiem, odpoczynek, bo ogrywaliśmy dzisiaj horrory i ogrywaliśmy dzisiaj w sumie jakieś przygodówki, łamy głupki i to... po prostu jest miła odmiana. Ja podejrzewam, że tu też są kotki, ale no, achievementy nie pozwalają mi poglądać. Dobra, wrócimy tutaj do tego konta później, bo po prostu, no, po co marnować czas, kiedy można już zająć się dalszą częścią mapki. Można też włączyć ogólnie czas. Najwyżej sprawdzimy sobie następną planszę, jeżeli tutaj taka jest, z czasem, jak to wygląda, ile jest czasu, żeby tam się rozejrzeć. Ile nam kotków zostało? 11! Tu jest kiciuś. I tu jest kiciuś, tu i tu. Tu jest kicia. Schowana bestia. Ogólnie lubię takie, gdzie trzeba wyszukiwać rzeczy, nie, albo... Ja lubię puzzle, więc dla mnie takie rzeczy na spostrzegawczość są przyjemne. Mój na przykład chłopak nienawidzi układać puzzli. Chciałam go przekonać, żeby pospędzał tak ze mną czas, bo ja wcześniej miałam tak, że w sumie... A teraz mogę tutaj sprawdzić, czy jest jakaś kicia. Oczywiście, że są kicie. Że... Miałam włączone Grey's Anatomy, bo jak wiadomo jest 19 sezon w Grey's Anatomy, ale wtedy jeszcze było 18 i leciało sobie Grey's Anatomy w tle, a ja wzięłam i po prostu sobie układam puzelki w międzyczasie. Chłopak siedział obok, coś tam w sumie sobie robił, czy tam grał na telefonie, czy ogólnie spędzał ze mną w ten sposób czas, że razem mogliśmy sobie porozmawiać, pośmiać się z Grey's Anatomy i... To nie są nóżki kotka. To teraz będzie najciężej. Pozostały trzy bestyje. Ale mnie już oczy od patrzenia w komputer bolą. Masakra. Dobrze, że dałam ciemniejszy ekran, bo naprawdę moje oczy by nie wytrzymały, jakby to było tak jasne, jak było wcześniej. Tu jest kicia kocia. Menda jedna się złowała. Tu jest. I tu.
Jej! Ekstra content kosztuje 5 zł. Czy ekstra content jest potrzebny do osiągnięć? Nie. Dobra, niech wam będzie. W duchu kapitalizmu. Zrobię, co do mnie należy. Ej! Aha, nakładka Steam. O, dobra, wskoczyło. Wydałam te 5 zł. Okej, OBS już wskoczył, więc możemy obczaić. Wow, to będzie... O, ale mogę przybliżać, ale fajnie. Dobra. Aha, mieliśmy sobie ogarnąć czas, nie? Żeby nam czas leciał. Dobra. No i zdecydowanie trudniejszy... Aha, on mi po prostu liczy, ile mam czasu, a nie, że... odlicza mi czas. Ale małe kicie. Okej. Ale czy... Czy jest to warte 5 zł? Znaczy nie, rozumiem, że tutaj stworzenie tej grafiki, zaprojektowanie tego, zaprogramowanie tego wszystkiego, no troszeczkę zajmuje czasu i do tego są potrzebni ludzie. I pewnie dlatego wychodzi tyle gier, żeby w jakiś sposób jak nie zarobić na Asian Cats, to zrobić na Christmas Cats, bo ktoś będzie po prostu chciał sobie w to pograć, bo kotki i klikanie i miauczenie. Ale w sumie wiecie co, tak wam powiem, że są odpowiedniki takiej gry na telefony i te gry są przeważnie darmowe, tylko się na przykład jest zmuszonym oglądać, nie wiem, z reklamy co ileś tam planszy, nie? Czy co ileś tam kliknięć, więc niekoniecznie bym, żeby tak naprawdę więcej pograć i dobrze się bawić, to nie trzeba wydawać tych pieniążków. Ja nie mówię, że żeby ich nie wydawać, bo tutaj jak najbardziej można wspierać twórców, bo to o to chodzi, żeby wesprzeć twórców tych gier. Bo oni muszą jakoś nakarmić swoje kotki. Kotki kodomorki. No ale... Jeżeli ktoś szukałby po prostu czegoś podobnego, no to po prostu są inne alternatywy. Ile mamy? Zostało nam kotów 27. Ja nie wiem, jak duża jest ta plansza. Aha, co jest taka? Ale małe kicie kocie się tu chowają. Czekaj, tu był. O, piksel dalej. Kliknęłam i już mi tego nie chwyciło. Ile nam kotków zostało? 10 kotków. Tu jest kitek. Tu jest kicia. No są takie tycie i to też przez to, bo poprzednie było łatwiejsze, bo te koty nie były takie małe, a plansza nie była tak rozległa. Ale podejrzewam, że nie będzie to jakieś tam większe utrudnienie dla nas, po prostu trzeba będzie się bardziej skupić. Boże, moje oczy. Ja jestem na granicy uzdrowienia, nie? To jest chyba mój dzisiaj 5 odcinek, który nagrywam, więc to też jest może dlatego, że siedzę ciągle przed kompem, a jak nie przed kompem, to przed telefonem, bo namówiłam mojego chłopaka, żeby zaczął grać ze mną w Monopoly Go i teraz maniaczymy oboje. Więc ja nie umiem spać, to wchodzę na Monopoly Go, budzi mnie w środku nocy, wchodzę na Monopoly Go. Mam tak rozwalony cykl spania, że to jest okropne. 3 kotki nam zostały. To jest po prostu okropne. Postaram się w sumie jutro wstać wcześniej, pójść pobiegać, żeby coś też ze sobą zrobić, bo kiedyś bardzo mi się podobało bieganie. Potem z niego zrezygnowałam, bo nie miałam czasu, nie chciało mi się, było to dla mnie no, trudne, żeby to wszystko pogodzić. Ale teraz postaram się w sumie do tego wrócić. Jutro jadę rano po chłopaka do pracy, żeby go wziąć do domu, to przyjdę, zrobię sobie shake proteinowy i pójdę pobiegać.
wypiję sobie szejka rano, potem jak wrócę. I zjem śniadanko, wezmę tabletki. I będę mogła coś robić na kanał, bo w sumie mam pracę, ale wygląda to tak, że szefowa nie mówi mi, kiedy mam przyjść. To jest, czy mogłabyś przyjść, albo teraz miałam taki weekend, niedzielę też taką miałam, że po prostu czekam pod telefonem, czy będę potrzebna, czy nie. No więc w sumie trochę przypał, bo w sobotę bałam się w ogóle za cokolwiek zabrać, no bo przecież a jak zadzwonią, a ten... Dobra, nie chcę wystawiać opinii. 5 gwiazdek dostaliście. Dobra, ile nam to zajęło? 15 minut. Nice. No tak jak już mówiłam, przyjemna gra. Jeżeli szukacie więcej takich gier, a nie chcecie wydawać tych 5 zł, no bo nie powiem, nie jest to najopłacalniejsze. Są aplikacje, które... no niekiedy będziecie musieli w niektórych aplikacjach przeżyć reklamę, ale no będzie więcej tych plansz i będziecie mogli grać po prostu więcej, a tutaj są niestety tylko 2 plansze na każdą część tej gry, no, tak mi się wydaje, no bo skoro tutaj były 2, no to wydaje mi się, że wreszcie też tak będzie, ale jak najbardziej jestem za. Nie powiem, ja też wydaję na głupie gry pieniążki, czy to tam grosze, ale nadal wydaję, więc tutaj nie mogę oczywiście mówić nic więcej, no bo wyszłabym na nie wiadomo kogo, nie? Moje mozaiki, które kiedyś chyba na przeglądajce wam pomagałam, pokazywałam. Dobra, oceniając przeglądajkę i polecajkę, przeglądajkę. Fajne. Nie wrócę do innych części, ale to było fajne takie doznanie, że tak powiem, do odstresowania się. Mogłam z wami porozmawiać, poszukaliśmy sobie kotków, pomiałczały nam troszeczkę. No i dostałam ociupinkę siły, żeby nagrywać dalej. Nie wiem, czy będę jeszcze nagrywała w sumie przez te moje oczy, czy już przejdę na Black Desert, żeby sobie jeszcze troszeczkę pograć. Jeszcze nie wiem, podejrzewam, że jeszcze coś ogarnę. Już musiałam jedną grę pominąć, bo niestety, ale trzeba podpiąć kontroler, a mi się mojego nie chce szukać. No. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. No i że usłyszymy się następnym razem, w następnym odcineczku, bądź kolejnej serii. Pa, pa!